Puławach ruszają prace na dwóch odcinkach dróg. W ostatnich dniach odbyło się przekazanie placów budowy pod inwestycje. Chodzi o budowę drogi pomiędzy ulicami Kolejową oraz Składową. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac, oprócz ponad 600-metrowego odcinka drogi mają powstać również chodnik, zatoki postojowe, zatoka autobusowa czy oświetlenie uliczne w postaci 25 słupów z oświetleniem LED. Przypomnijmy, że pracami zajmie się konsorcjum firm Zezwolenia i Puław. Inwestycja ma kosztować ponad 2 700 000 zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ma potrwać 4 miesiące. Ruszają również prace na ulicy Norblina. Wyremontowany zostanie odcinek od ulicy Zabłockiego do stacji Trafo, natomiast dalej do ulicy Romów. Powstanie zupełnie nowy, ponad 200-metrowy fragment jezdni. Ponadto przebudowane zostaną m.in. węzły wodociągowe, a słupy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe. Oprócz tego na ulicy Murarskiej na odcinku od Norblina do Kilińskiego powstanie nowy chodnik. Jak już informowaliśmy, inwestycje wykona konsorcjum trzech firm, dwóch z Puław i jednej z Cholewianki. Łączny koszt prac to ponad 2,5 miliona złotych. Mają one potrwać 5 miesięcy.